Cześć z tej strony, Marcin Jasiński. Witam Was serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Fotonews. Zaczynamy zatem od newsów. Niedawno Nikon informował nas i przepraszał za opóźnienie swojego nowego obiektywu 7200F28 pod mocowanie Z. Teraz dowiadujemy się natomiast o opóźnieniu kolejnego obiektywu, a mianowicie 12300F28 na mocowanie F, czyli pod lustrzanki. Obiektyw ten miał być dostępny już od 29 lutego, ale niestety, jak się domyślacie, z powodu koronawirusa jego dostawa została opóźniona. Nie dzieje się dobrze na rynku, nie tylko fotograficznym zresztą, ale na fotograficznym. Możemy to zauważyć, choćby przez to, że w zeszłym tygodniu mówiłem Wam już o tym, że Canon zamknął tymczasowo pięć fabryk. Niestety wszyscy tracimy na tym koronawirusie. Ja choćby nawet w tym tygodniu straciłem bardzo ważną sesję, którą miałem zaplanowaną już dłuższy czas temu i została odwołana właśnie z powodu koronawirusa. Tak samo miały być targi C, na których miała odbyć się jakby prezentacja prototypu Kanona EOS 5 i niestety nic z tego, ale mamy za to zdjęcie tego aparatu, o czym zresztą powiem później. Nikon teraz się wycofał choćby z targów NAB 2020. No nie mamy, tak jak mówiłem, targów C, oraz mobilnych, choćby MWC. To są wszystko naprawdę ważne targi, są one odwoływane. Jestem bardzo ciekaw, czy targi fotowideo w Łodzi w ogóle się odbędą. Dzisiaj, w momencie, kiedy to nagrywam, czyli w piątek już dowiedzieliśmy się, że mamy 5 przypadków koronawirusa. No i oczywiście wszyscy szaleją coraz bardziej. Spokojnie, nie, nie ma co panikować, Takie jest moje zdanie. Natomiast no niestety targi są odwoływane, różne jego typu eventy są odwoływane. Są odwoływane dostawy sprzętu elektroniki, z tego powodu po prostu firmy mają problemy, tak? I, i dlatego też teraz dostawy, nowego, nowych obiektywów, czy też aparatów są opóźniane. No i zobaczymy, ja trzymam kciuki, aby to jak najszybciej się skończyło i wszystko wróciło do normalności, no ale no cóż, niestety na Nikona 120-300 czy też 7228 pod bezlusterkowcem będziecie musieli poczekać. Drugą informacją na dzisiaj jest coś trochę z naszego rynku, a mianowicie Cyfrowe.pl, które zresztą zapewne większość z Was zna, udostępnia wysyłkowy sposób wynajmu sprzętu. Do tej pory ta usługa działała tylko stacjonarnie, więc ktoś, jeżeli miał u siebie w mieście sklep, mógł pójść wypożyczyć sprzęt. Tego trochę brakowało. W Szczecinie u nas zamknęli cyfrowe, więc ten problem też się pojawił i wiele ludzi się pytało, gdzie może pójść wynająć sprzęt. No, Niestety był z tym problem. Teraz cyfrowe palu uruchomiło poprzez kuriera, możecie spokojnie sobie zamówić. To jest naprawdę bardzo fajna rzecz i myślę, że inne sklepy powinny też z tej opcji zacząć korzystać i udostępniać sprzęt, oczywiście te firmy, które, te sklepy, które wynajmują ten sprzęt i powinny wysyłać go przez kuriera i tak dalej. Myślę, że to byłaby naprawdę świetna rzecz. A teraz Tokina, która wprowadza zupełnie nową serię obiektywów ATXM, które są dedykowanymi obiektywami pod mocowanie Sony E. Czyli w tym momencie jest świetna wiadomość dla wszystkich osób, które mają bezlusterkowce Sony, ponieważ pojawią nam się nowe obiektywy. I pierwszym obiektywem, który został zaprezentowany, jest to Tokina ATXM 85 mm f1.8 FE. Obiektyw ten ma być bardzo dobrze wykonany. Ma on ostrzyć od 80 cm. Posiada 10 soczewek w 7 grupach. Nie ma on wbudowanej stabilizacji. Jego waga to 645 gram, a cena to 2195 zł. To jest naprawdę fajna cena. To kina jest. Tak jak Samiang, naprawdę fajnymi tak naprawdę firmami, bo bardzo mają przystępne ceny i produkują naprawdę fajnej jakości sprzęt. Więc jeżeli kogoś po prostu nie stać, możesz spokojnie się zaopatrzyć w tego typu sprzęt. A to jest naprawdę duży plus, ponieważ to są dedykowane, czyli to nie są po przejściówkach albo z dospowanymi. Tyłkami, jak ja to mówię, e, sigmy, które no, na samym początku przynajmniej tak były produkowane, a jak już są one natywnie wykonywane pod, e, pod bezlusterkowce, wyglądają zupełnie inaczej, są mniejsze. E, i, I naprawdę to jest kawał fajnego sprzętu. Nie mam pojęcia, jak będzie z Tokiną, ale zapowiada się naprawdę bardzo fajny obiektyw w przystępnej cenie. Zobaczymy, jak się pojawi, co z tego będzie. I nareszcie się pojawiła po bardzo długim czasie oczekiwania. Lejka S3. Już jakiś czas temu mówiłem o, o, o przeciekach i zdjęciach oraz specyfikacji. Pokazywałem Wam zresztą tutaj e, na kanale e, te zdjęcia czy specyfikacje Lejki S3. I w końcu się pojawiła. No, Lejka zaprezentowała nam najnowszy model systemu średnioformatowego. Co ten aparat posiada? Po pierwsze, według mnie wygląda nawet fajnie, chociaż porównując go do y, ówczesnych, czy bez lustrokowców, czy lustrzanek, nie jest jakoś to no, piekielnie piękny. Ale, ale jeżeli chodzi o średni format, no całkiem fajnie. I teraz tak, ma on na pewno nową matrycę o rozdzielczości 64 milionów pikseli. Ma 15-stopniowy zakres dynamiczny, czułość ISO do 50 tysięcy. Tryb seryjny, 3 klatki na sekundę. Pamiętajmy, że to jest średni format i te wartości oczywiście nie będą takie wielkie jak przy szrankach czy bez lusterkowcach. To są jakby zupełnie innego typu aparaty, do czego innego służą, dają zupełnie inny obrazek. Następną rzeczą jest Focus Peaking, który będzie działał w live View, i przy fotografowaniu, i przy nagrywaniu wideo. Jeżeli jesteśmy przy wideo, będzie on nagrywać w Full HD i jako pierwszy ma on nagrywać w 4K. Posiada on port USB 3.0, GPS, WiFi, e, magnezowy uszczelniony korpus e, i Gorilla Glass 3 z tyłu na ekraniku. Bardzo fajną rzeczą na pewno jest migawka centralna, która tak naprawdę umożliwi nam synchronizację błysku e, w studio przykładowo do jednej tysięcznej sekundy. To jest naprawdę świetny wynik i, i, i brawo. Ten aparat już jest dostępny w sprzedaży, a jego cena wynosi jedynie, uwaga, 82 500 zł. Ale lejka, jak to lejka, musi swoje kosztować. Co ja sądzę na ten temat? Nie jestem znawcą średniego formatu. Uważam, że ogólnie, porównując parametry do innych, jest to fajny sprzęt, ale na pewno piekielnie drogi. No ale to jest lejka, tak? Lejki wszystkie są drogie. Chciałbym kiedyś to mieć w ręce i zobaczyć, jak, jak to się sprawuje. Na pewno oni mają cały fajny system, właśnie Lejka S, mają trochę tych obiektywów yy, i, i naprawdę to myślę, że fajnie działa, bo rozwijają to, starają się to rozwijać. No i Lejka, naprawdę, jeżeli chodzi o to, mogę przynajmniej być pewny, że ta jakość będzie fenomenalna, więc to jest super sprawa. Dajcie znać, czy w ogóle kogoś interesuje taki aparat, czy ktoś yy, fotografuje takim sprzętem, albo ma zamiar, no, jestem bardzo ciekaw w ogóle Waszych opinii na temat tego średniego formatu. A Canon nadal patentuje. Tym razem znów nowy obiektyw. Jest to Canon RF 24150F4LK. Praktycznie co tydzień dostajemy informacje o jakimś nowym obiektywie podmocowania RF. Jakie patentuje Canon. No i ten system rozwija się coraz lepiej. To jest następny obiektyw pod to mocowanie, pod bezlustrykowce. I jestem ciekaw w ogóle przyszłości tego systemu, bo naprawdę on się bardzo mocno rozwija. Niedługo będziemy mieli R5. Mamy coraz więcej obiektywów. Praktycznie cały czas pojawiają się nam nowe. Na razie są patenty, więc no. Zapewne za jakiś czas, dopiero bo to są patenty. Pamiętajmy, dopiero za jakiś czas nam się pojawią te obiektywy. No ale coś się dzieje i to się dzieje dużo. I naprawdę im kibicuję, ponieważ im większa konkurencja, tym lepiej dla nas, lepiej dla rynku. Ceny będą musiały być często mniejsze. A i druga sprawa, że też po prostu sprzętu będzie więcej lepszego, będą musieli konkurować i wprowadzać coraz to lepsze rzeczy, lepsze aparaty. I teraz bardzo ciekawa informacja. Czy zbliża się koniec lustrzanek? Nikom w zasadzie to potwierdził. I to dla wszystkich sceptyków, i dla wszystkich osób, które uważają, że bez lustra nie mają przyszłości. I też dla tych, co uważają, że właśnie tak jest, że. Bezlusterkowce mają przyszłość. Ja jestem taką osobą, która uważa, że to jest przyszłość fotografii. Yy, I dużo osób twierdzi, że lustrzanki nie wyginą, że nie ma opcji, że będą hybrydy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to teraz posłuchajcie, co powiedział menadżer Nikona. Yy, a mianowicie w wywiadzie powiedział dwie bardzo ciekawe informacje yy, na temat swojego systemu Z, który, który mają, czyli bezlusterkowego. Pierwsza z nich dotyczy rozbudowy systemu Z, czyli, czyli bezlusterkowego. Powiedział o tym, że chcą wprowadzić high-endową serię jeszcze oraz niską serię do swoich bezlusterkowców. Co się za tym kryje? No, być może zaskoczą mnie i zrobią coś wyżej niż Z7, czyli Nikon Z8, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu. Z tego by to mogło wynikać rzeczywiście. I dodatkowo jeszcze niższą serię. Więc widać tutaj, że bardzo im zależy na tym, zresztą na to zwrócili uwagę, że będą starać się mocno rozwijać system bezlusterkowy. No i teraz druga informacja, która właśnie dotyczy się być może końca lustrzanek za jakiś czas. Nikona, a mianowicie menadżer Nikona w wywiadzie powiedział, że docelowo Nikon ma przekonać z wszystkich swoich użytkowników lustrzanek na przejście na system Z, czyli bezlusterkowy. Czyli będą dążyć do tego, aby, aby ludzie przeszli na bezlusterkowce. W jaki sposób to będzie się odbywać. No podejrzewam, że będą chcieli po prostu robić niesamowicie dobre bezlusterkowce i tym zachęcić ludzi. Mam nadzieję, że tak będzie, a nie w jakiś sposób typu nie będziemy wypuszczać teraz lustrzanek, będą one stare i musicie sobie kupić bezlustro, bo to byłoby bez sensu oczywiście. Mam nadzieję, że po prostu przekonają wszystkich ludzi, że bezlusterkowce mają swoje zalety. No i warto na nie przejść. No ale jeżeli sam Nikon potwierdza, że po prostu ich planem jest Pozbycie się powiedzmy, lustrzanek i przejście całkowicie na system Z, no to jednak to coś znaczy. tak? To jest ogromny gracz, więc myślę, że to jest naprawdę ważna informacja, jeżeli chodzi o przyszłość fotografii. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o newsy. A teraz przechodzimy do plotek, a mianowicie jednej dotyczącej Sony, ponieważ przedstawiciel Sony e, wspomniał o tym, że A74 pojawi się z. W tym roku, więc to jest informacja, której się spodziewaliśmy tak naprawdę i wiele osób przewidywało, że w tym roku będzie A7-4, no ponieważ powinna ona się pojawić oraz A7-S3. Natomiast o tym aparacie cały czas jest cisza. Troszkę mnie to ciekawi, ponieważ on się powinien pojawić już w zeszłym roku albo i nawet wcześniej, natomiast cały czas jest cisza. Nie wiem, czy on ma jakiś problem ze stworzeniem tego aparatu, a może ma zupełnie inne plany. Może przykładowo chce, nie wiem w A7 IV zaimplementować mnóstwo cech A7S3, ale nie wydaje mi się, ponieważ to jest zupełnie inny typ aparatu i on wymaga zupełnie innych parametrów i nie można tego upchać samego w tak naprawdę aparacie, który ma służyć głównie do fotografowania, tak? Ja, tak, ja tak oczywiście oceniam A7 IV, która się pojawi. Oczywiście ona na pewno będzie świetnie nagrywać filmy, ale to jest zupełnie inna kategoria niż seria A7S S2. No, zobaczymy. Na pewno czwórkę mamy już tutaj, jakby potwierdzoną, że się pojawi w tym roku. I druga informacja, która mnie osobiście bardzo ucieszyła, jako że no możliwe, że w tym roku albo w przyszłym, no chyba, że się pojawi, że poczekam już do następnej wersji, będę musiał kupić drugi aparat. I prawdopodobnie to będzie A7R4. I cały czas bolało mnie. To, że jest tak ogromna matryca. Ja nie potrzebuję aż tak ogromnej. Fakt, że bardzo chwalę sobie to, co mam w r i ona mi pomaga przy wielu rzeczach, ale 60 milionów to według mnie no jest po prostu trochę za dużo. No, niespecjalnie bym potrzebował. Takie 40 parę milionów w zupełności mi wystarcza, i jest to naprawdę takie fajne fajna rozdzielczość dla mnie przynajmniej. No ale teraz dowiadujemy się, że w końcu tego, czego nam brakowało w erkach poprzednich, w trójce i tak dalej, Sony bardzo mocno pracuje w tym momencie nad oprogramowaniem, w którym R4 ma mieć możliwość zmniejszenia rozdzielczości, czyli robienia zdjęć w mniejszej rozdzielczości. No to jest super sprawa. Zresztą to powinno być, tak? Nie wiem w czym jest tak duży problem. Być może jakiś jest. No na pewno jest, ponieważ tego nie było wcześniej. I teraz poinformowali, że dość mocno i duże zasoby wrzucili w jakby stworzenie tego. Ale to jest super informacja, tak? Teraz będziecie mogli mieć R4 i sobie zmniejszyć rozdzielczość nie musicie robić w tych 60 milionach pikseli, więc no to jest fajna sprawa. Bo, bo słyszałem takie opinie i dużo osób mówiło, że super aparat, ale nie kupi go właśnie z tego powodu. Więc jeżeli to jest powodem, to w tym momencie może to się zmienić. I tutaj super, brawo, brawo Sony, zrobicie fajną rzecz, jeżeli to wprowadzicie. I To mi się podoba w bezlusterkowcach, że można wprowadzać nawet bardzo duże zmiany. Chociaż tak naprawdę to nie jest za bardzo duża zmiana, ale ta, ta funkcja naprawdę mocno może przyciągnąć ludzi, którzy się zastanawiali, i dla nich to było za dużo. Osobiście dla mnie no, troszkę mnie bolało, że to jest 60 pikseli, bo naprawdę to zajmuje ogromnie dużo miejsca i na dysku, i na kartach, i później, no nie wiem, robić backup tego i pracować na tych plikach na pewno będzie się dłużej pracowało. Natomiast, jeżeli będzie możliwość zmniejszenia, super sprawa, to ja jestem na tak. I to byłoby w zasadzie na tyle w tym tygodniu. W tym tygodniu nie było zbyt dużo informacji i plotek z prostej przyczyny. Miało pojawić się naprawdę sporo więcej rzeczy, ale koronawirus atakuje i. no to jest przykre, bo. Yy, bardzo stracił rynek, bardzo, bardzo dużo osób na tym traci. My tracimy, nie mamy nowych informacji, nie mamy nowych premier. No ale pamiętajmy, że zdrowie jest najważniejsze, więc jestem w stanie to zrozumieć i bardzo szkoda, że się dzieje to, co się dzieje. Natomiast informacji dlatego nie ma bardzo dużo. Natomiast fajną rzecz zrobiła Lejka, tak? Zaprezentowała Lejkę S3. Nie potrzebowało do tego targów, pokazów i tak dalej. Po prostu zaprezentowała. Jest więc w tym tygodniu na pewno wygraną jest Lejka, która zrobiła premierę i dość dużą, tak? I drogą na pewno ogromnie drogą, wielokrotnie droższą niż wszystkie poprzednie premiery, chyba w tym roku. Zatem to byłoby na tyle. A ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do dołączenia do patronów. Link w opisie filmiku. Zapraszam serdecznie wszystkich, bo e, dzięki temu możemy rozwijać wspólnie kanał, aby się coraz więcej fajnego materiału na nim pojawiało. Do tego łapki w górę, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, cześć!